Cześć, jest 30 czerwca i dzisiaj znów jest gorąco, obecnie 30 stopni. W ostatnim filmie powiedziałam, że niewiele możemy zrobić. No bo sami, co my możemy sami zrobić? Um, sortować śmieci, ograniczać zużycie wody, um, ograniczyć mięso, je, spożywanie mięsa. Tak, ale tak naprawdę to wszystko są drobiazgi. Lubi nam się wmawiać, że to my mamy moc, że naszymi własnymi osobistymi. Konsumenckimi wyborami jesteśmy w stanie zatrzymać postęp katastrofy, to jest bzdura. Tak naprawdę najważniejsze, co możemy zrobić, to zacząć wywierać presję na rządzących lokalnie, krajowo, globalnie, na to, żeby zaczęli się zajmować tematem i zaczęli rozwiązywać i patrzeć się na te problemy. To nie jest nasza osobista decyzja, że w miastach wycina się stare drzewa i ewentualnie albo się betonuje najczęściej, kostkuje i tak dalej, albo się sadzi jakieś małe drzewka, które mają ślicznie wyglądać. Tak, to nie my sami osobiście to robimy. Nie my decydujemy o tym, że ogórki, które kupujemy, mają 300 ton plastiku na sobie. Tak samo pasty do zębów, jakieś szampony do włosów, inne kosmetyki oraz wiele innych rzeczy, które na co dzień kupujemy. To nie jest nasza decyzja, że produkujemy tyle śmieci, bo tyle śmieci kupujemy i tyle nam dostajemy i jest nam wciskane. Nie my decydujemy osobiście o tym, że tak naprawdę Zaczęliśmy produkować śmieci, głównie śmieci, bo te wszystkie przedmioty, te wszystkie urządzenia z ograniczonym terminem przydatności, które się psują zaraz po gwarancji to są śmieci. To już nie jest takie dobro. dobro. To nie my decydujemy o tym, że nie mamy jak dojechać, tylko musimy używać samochodu i wiele innych rzeczy. Dlatego potrzebujemy wywierać presję na rządzących. Ach, I to jest najważniejsze, co możemy zrobić.